Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 112 odcinek Zarychty na Solo. Wracamy po bardzo długiej przerwie, bo ta przerwa tak naprawdę trwała od 16 czerwca, czyli prawie 3 miesiące. Wracam dzisiaj, no bo mamy przed sobą historyczne wydarzenie w naszej koszykówce, czyli mecz ćwierćfinałowy na Mistrzostwach Świata, w którym Polacy zmierzą się z Hiszpanią. No i chciałbym Wam zapowiedzieć ten mecz, ale także zapowiem spotkanie, które odbędzie się najpierw, czyli o 13:00 rywalizacja pomiędzy Argentyną i Serbią. No i chciałbym, żebyśmy już do końca mistrzostw słyszeli się codziennie lub prawie codziennie, bo po prostu chcę wejść trochę w rytm przed zbliżającym się sezonem NBA, trochę się rozgadać, no i też posłuchać tego, co Wy macie do powiedzenia w komentarzach. Więc dzisiaj, tak jak powiedziałem, ćwierćfinały, część pierwsza, dwa spotkania. O 13:00 Argentyna-Serbia, o 15:00 Polska-Hiszpania. Więc pojedźmy może chronologicznie, czyli od spotkania Argentyny z Serbią, w którym faworytem dość zdecydowanym są Serbowie. Zresztą oni, przyjeżdżając na mistrzostwa, byli typowani jako ci, którzy mogą strącić USA z tronu, biorąc oczywiście pod uwagę sytuację kadrową USA. I póki co tak to wyglądało, bo jechali każdego po kolei tak naprawdę, aż do momentu, w którym trafili na Hiszpanów. Z tego względu, że Hiszpanie im się zdecydowanie przeciwstawili, pokonali ich tak naprawdę, do tego Nikola Jokic został wyrzucony z boiska w trzeciej kwarcie. Serbowie próbowali gonić jeszcze w czwartej, ale im się to nie udało. I tak naprawdę ta porażka sprawiła, że trafili nie do tej chyba połowy drabinki, do której by chcieli, gdyż przegranie tego spotkania sprawiło, że w półfinale czeka na nich zwycięzca pary USA-Francja, wobec czego ewentualne granie z Amerykanami, no, okazuje się, że będzie już w walce o finał, już w walce o finał, a nie w samym finale i w meczu o złoty medal. Więc to spotkanie, na które wszyscy czekali, tak naprawdę możemy dostać dużo wcześniej. I no, myślę, że Serbowie nie są z tego powodu szczęśliwi, no, ale są gdzie są. I jeżeli marzyli rzeczywiście o złocie, no to trzeba Amerykanów pokonać tak czy siak. Natomiast zanim pokona się Amerykanów i w ogóle z nimi się zagra, no to trzeba pokonać Argentyńczyków. Argentyńczyków, którzy są niepokonani w tych mistrzostwach. Nie grali może jakoś wybitnie jak na razie, nie mieli jakichś spektakularnych przeciwników, no bo byli to Rosja, Nigeria, była to Polska, Wenezuela. Drużyny niezłe, ale też niewybitne. Takie, które nie były w stanie w 100% sprawdzić umiejętności Argentyńczyków. I mimo, że bukmacherzy jednoznacznie praktycznie wstawiają ich jako tych, którzy mają przegrać to spotkanie, no to na pewno nie są pozbawieni szans, gdyż chociażby na papierze wyglądają nieźle. No, jest 39-letni, ale wciąż żwawy, wciąż niezły Luis Scola. Jest ten fantastyczny rozgrywający Facundo Campazzo. Świetnie gra też Nicolò Della Provittola. A jak dodamy do tego kilku zawodników bardzo, bardzo solidnych, jak Dek, jak Garino, jak Brossino. Ci dwaj ostatni przecież mają ze sobą krótkie, ale epizody w NBA, więc jakiś tam potencjał jest. No to mamy naprawdę niezły zespół. Zespół, który powinien się przeciwstawić Serbom. Być może nie w całym meczu, ale przez 2-3 kwarty. Więc liczę tu na naprawdę dobre widowisko. No bo z drugiej strony, patrząc, porównując tak naprawdę wszystkie drużyny, to Serbowie, wydaje mi się, mają obok Amerykanów najlepszy skład. Na papierze mają zdecydowanie najlepszy skład obok Amerykanów, bo mamy graczy już mocno ogranych w NBA, jak Nikola Jokic, jak Bogdan Bogdanović, najlepszy strzelec tych mistrzostw, jak bardzo wysoki Boban Marjanović, Nemanja Bjelica, czy gracze, którzy już mieli szansę w NBA, jak Mirosław Radulica, czy tacy, którzy za chwilę będą mieli, jak Marko Guduric, który będzie grał w Memphis Grizzlies w najbliższym sezonie. Do tego jeszcze chociażby Jović. Także tych zawodników Serbowie mają wielu. Mają też bardzo zgrany skład, bo to nie są już pierwsze, to nie jest pierwszy turniej, na którym grają. No i wydaje się, że oni powinni ten mecz dźwignąć. Ja przynajmniej tak obstawiam. Wydaje mi się, że to będzie spotkanie, w którym zdecydowanie liderem będzie Jokic razem z Bogdanowiczem, że to oni wezmą na siebie ciężar gry i to oni przezwyciężą tą chwilową niemoc, która ich przytrafiła w rywalizacji z Hiszpanami.
No i wydaje mi się, że tutaj Nikola Jokic przede wszystkim będzie chciał zmazać tę plamę, którą było wyrzucenie w trzeciej kwarcie poprzedniego spotkania. No ale to jest pierwszy mecz, a ten drugi jest tym, który nas najbardziej będzie interesował. I takie mam wrażenie, że z Hiszpanami to tak lubimy w czteroletnich odstępach grać, bo jak pamiętacie, graliśmy z nimi na Eurobaskecie 2015, graliśmy z nimi na Eurobaskecie 2011. Oba mecze były przegrane, oba były też na różnym etapie rozgrywek, bo w 2015 to była, zdaje się, już 1-8 i walczyliśmy przez 3 kwarty, było równo, naprawdę. Potem włączył się jednak Pau Gasol i Pau Gasol odłożył ten mecz do lodówki, tak naprawdę zamknął go po swoimi rzutami za 3 punkty. To był nie do zatrzymania, no Marcin Gortat chodził, pamiętam, załamany po tym spotkaniu, tylko ręce w dół, głowa w dół, no i no niestety, no, byli po prostu za mocni. W 2011 było bardzo blisko zwycięstwa, to pamiętam jak dzisiaj, bo akurat wtedy byłem na wakacjach w Hiszpanii, oglądałem ten mecz w jednym z barów i no, Hiszpanie dosyć mocno się denerwowali, ale z drugiej strony to był mecz otwarcia dla nich i też być może dlatego nie byli aż tak skupieni, nie byli aż tak skoncentrowani. No i w obu przypadkach rywalizacja zakończyła się dla nich złotym medalem. Zarówno w 2011, jak i 2015 to Hiszpanie zdobyli złoto. No i mamy aż 8 graczy w naszej kadrze, którzy pamiętają albo oba, bądź jedno z tych spotkań. 3 graczy pamięta oba, to są Łukasz Koszarek, Adam Krycaniuk i Adam Waczyński. Natomiast to spotkanie jest sprzed 4 lat, dodatkowo jeszcze Aaron Cel, AJ Slaughter, Damian Kulik, Mateusz Ponitka i Karol Gruszecki, więc Hiszpania nie będzie dla nas drużyną nieznaną. To nie będzie drużyna, z którą kiedyś już nie graliśmy, bo mieliśmy z nią nie raz i nie dwa rywalizacje. Więc to pokazuje, że to nie jest drużyna, która nas czymś zaskoczy. To nie będzie drużyna, która nagle wrzuci coś zupełnie nowego i nie będziemy wiedzieli, jak na to odpowiedzieć. Myślę, że Mike Taylor i cały sztab przygotowali naszą drużynę dobrze od strony teoretycznej i będziemy wiedzieli, jak grać, jak próbować powstrzymywać tych Hiszpanów. Pytanie tylko, czy rzeczywiście to się uda. No to nie będzie łatwe zadanie. Wydaje mi się, że jest kilka takich rzeczy, kluczy, które nasza drużyna musi pamiętać. Rzeczy, bez których po prostu nie da się tego spotkania wygrać. No i pierwsza rzecz, która mi tak się wpada do głowy, no to oczywiście minimalizowanie strat pod koszem. Patrzę tutaj w kierunku Adama Chrycaniuka, Damiana Kuliga i wydaje mi się Olka Balcerowskiego też, bo on powinien dostać dzisiaj spore minuty. Z tego względu, że Marc Gasol i Willy Hernan Gomez mogą mocno masować naszych wysokich pod koszem i próbować zdobywać dużo punktów i wymuszać sporo fauli. Więc tu bym spodziewał się dosyć sporej rotacji między nimi trzema, nawet jeśli nie ze względu na faule, to po prostu przy takiej intensywności gry po prostu może brakować w kondycji w pewnym momencie. Nie ma się co oszukiwać, chłopaki są na pewno dobrze przygotowani, ale mają naprzeciwko siebie graczy, którzy rozgrywają po 80 spotkań jak Hernan Gomez, albo przynajmniej gotowych na 80 spotkań, albo blisko 100, tak jak Marc Gasol w poprzednim sezonie, kiedy grał aż do finału NBA. A z drugiej strony mamy gości po 30-40 meczów w sezonie, czasem 50, więc to jest kolosalna różnica. Więc to będzie pierwsza rzecz. Druga to próba zatrzymania fantastycznego na tych mistrzostwach świata Rickiego Rubio, który tak naprawdę jest dla mnie liderem tej reprezentacji. I tutaj zdecydowanie będę patrzył w kierunku może nawet nie tylko AJ'a Slotera, co może Adam Waczyński na niego siądzie, może Mateusz Ponitka. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jak to zostanie rozwiązane po bronionej stronie parkietu. Natomiast no, zatrzymanie Rubio, a przynajmniej ograniczenie jego gry będzie tutaj kolejnym kluczem. Może do następnych tych trzeciego, czwartego klucza za chwilę, bo tak sobie zastanawiam się, że Hiszpanie tak troszkę po cichu jak na razie przechodzili aż do tego spotkania z Serbią, bo przez te mistrzostwa, bo gdzieś tam wszyscy mówili przed mistrzostwami oczywiście o Amerykanach, nie tylko ze względu na to, że są faworytami, ale też ze względu na całą sytuację kadrową. Mówiło się o Serbach ze względu na ich umiejętności, na ich skład. Mówiło się o Grekach ze względu na Janisa Antetokounmpo. No i mówiło się też o Australijczykach, szczególnie po tym ich zwycięstwie
nad Amerykanami w jednym ze sparingów. A Hiszpanie tak, wiadomo było, że są mocni, wiadomo było, że są silni i oni tak po cichu, po swojemu, kawałek po kawałku zdobywali kolejne zwycięstwo, są niepokonani jak na razie. No i to spotkanie przeciwko Serbom było pokazaniem ich siły tak naprawdę i możliwości. No, trafili dzięki tej wygranej do połówki drabinki, która no, daje im szansę gry z Amerykanami dopiero w finale mistrzostw. No, w spotkaniu z Polską są zdecydowanym faworytem. Tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli zagrać z Hiszpanią 20 meczów na mistrzowskich turniejach, no to 10 z nich dostajemy bęcki, to takie konkretne. 5 razy Hiszpanie tak średnio, łatwo z nami sobie radzą. Mamy, nie wiem, 3-4 wyrównane końcówki i jest ten jeden mecz na 20, w którym my wygrywamy. Taka jest moim zdaniem realna różnica pomiędzy tymi drużynami. No i ten jeden raz może stać się właśnie dzisiaj, no ale żeby tak było, to Polacy muszą wyeliminować przede wszystkim swoje błędy. No i teraz przechodzimy do klucza numer 3, którym są właśnie straty. Straty, których Polacy mieli zdecydowanie za dużo w meczu z Argentyną, bo było ich 23. Tych strat było bardzo dużo niewymuszonych. Były to straty wynikające z gapiostwa, z niechlujstwa. No i to jest coś, co nasi koniecznie muszą wyeliminować. Bo w meczu z Rosją było podobnie. W pierwszej kwarcie zdaje się mieliśmy 7 chyba strat, czy 6 strat i 7 oddanych zbiórek w ataku rywalom. I te straty też były takie dosyć proste. To pamiętam jedną bardzo dobrze. Damian Kulik ustawiał się do gry tyłem do kosza. Miał mu podać AJ Slaughter. No i w pewnym momencie Kulik odwraca wzrok w drugą stronę. Nie wiem czemu, nie wiem po co, czy szukać do kogo pójść na zasłonę, czy coś. I w tym momencie dostaje podanie, które idzie po prostu w aut. No i tego typu straty ponownie pojawiły się w rywalizacji z Argentyną. Są one niedopuszczalne przeciwko Hiszpanom, z tego względu, że Hiszpanie no, są dobrzy w kontrataku. Oni rzucają dotychczas w tych mistrzostwach więcej punktów niż Argentyńczycy w kontrze, więc napędzanie ich stratami będzie tylko i wyłącznie wodą na młyn hiszpański i dlatego musimy to zdecydowanie ograniczyć. No i czwarty klucz, zastawienie własnej tablicy. My jak dotąd w tych mistrzostwach punktów z drugiej szansy mamy bardzo mało, bo tylko 5 na mecz. Hiszpanie rzucają prawie 11. Więc zastawienie własnej tablicy to będzie bardzo trudne, gdyż nie mamy do tego specjalistów i we wszystkich dotychczasowych meczach mieliśmy z tym problem. Zastawienie tablicy będzie tu bardzo istotne. Więc to jest ten kolejny, czwarty element, a piąty, jaki mamy, no to jest skuteczność rzutów za 3 punkty. Rywalizacja z Hiszpanią pod tym względem nie stawia nas na bardzo straconej pozycji. Co prawda jako jedyni z ćwierćfinalistów rzucamy poniżej 30% za 3, ale Hiszpanie są niewiele lepsi, bo tylko trafią 31%. Niemniej jednak, jeżeli którejś z drużyn dzisiaj będzie wpadać w tym spotkaniu, to może być dla tej drużyny duży handicap i duża szansa na zwycięstwo. Więc to może być ta tajna broń. Liczmy na to, że dzisiaj będzie wpadać rzut, że uwolni się Adam Waczyński, chociaż jemu powinno być akurat najtrudniej. W końcu gra na co dzień w lidze hiszpańskiej, no i Hiszpanie powinni mieć akurat jego bardzo dobrze rozpracowanego. Ale z drugiej strony nie było jeszcze takiego meczu, nie licząc może spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej, w której Waca by pociągnął tą drużynę i liczę, że może to będzie właśnie teraz, że to może on obok Mateusza Ponitki wyrośnie nam na lidera tego spotkania, bo jest bardzo potrzebny, bo on chyba jako jedyny obok Ponitki jest w stanie wykreować coś też na koźle, bo jak dotąd Mateusz jest jedynym, który po pick and rollu jest w stanie wbijać się pod kosz. AJ Slaughter to nie jest ten typ gracza. Slaughter bardziej bazuje na tym, żeby znaleźć zmianę krycia, zrobić dwa koziołki do przodu, potem jeden kozioł w tył i rzutem z pół dystansu bądź za 3 punkty karać wysokich zawodników rywala. On nie wjeżdża pod kosz za bardzo, on nie atakuje obręczy. To nie jest ten typ gracza, więc na to od niego nie możemy liczyć. Dlatego Ponitka, Waczyński, to w nich upatruje tutaj naszych szans. Nie będzie łatwo, naprawdę, bo to rywalizacja z jedną z najlepszych ekip świata, ale ja jestem szczęśliwy, że w ogóle w takiej rywalizacji jesteśmy, że możemy sobie rozmawiać dzisiaj na tym etapie mistrzostw o rywalizacji z Hiszpanią w walce o miejsca 1-8 tak naprawdę wciąż, o miejsca 1-8, a nie o rywalizację 17-32, a przecież takie scenariusze też były rozpatrywane, chociaż w najczarniejszych snach, ale jednak.
Naprawdę, Polacy odwalili kawał dobrej roboty i jestem z nich cholernie dumny z tego, gdzie jesteśmy. No i chciałbym, żeby dzisiaj powalczyli, to na pewno zrobią. Walki na pewno nie będziemy mogli im odmówić, także oglądajmy wszyscy o 15. No i dawaj Polska! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.